w tym 30-letnim milionerze, którym jest Batman, to mu zaproponujemy 16-letniego Meksykanina, tutaj jedną sierotę z getta, Indianina. Zresztą, Czy ma też być córka? Oczywiście, to jest tak, że można sobie wybrać awatara spośród tych bohaterów. Łatwiej nam jest zidentyfikować się z kimś, kto jest super właśnie, niż z takim kolesiem z ulicy obok, prawda? Bohatera handlu, pastisz. Czy w ogóle ta konwencja toleruje pastisz? Jak najbardziej, tak naprawdę, że karmi się pastiszem. Bo szukając tych bohaterów, takich super bohaterów rajtuzowych poza Ameryką, zwykle obijam się zwłaszcza o pastisz. Ja myślę, że bardzo ciekawym wątkiem by byli właśnie ci super bohaterzy, którzy przebierają się za super bohaterów, jak Kick-Ass z Marka Millara. Myślę, że w tę stronę moglibyśmy spokojnie pójść, no bo to są ludzie, którzy stwierdzają, dlaczego nikt wcześniej w naszym świecie nie wpadł na to, żeby właśnie stać się superbohaterem. Czytelnicy komiksów. Czytelnicy komiksów, którzy właśnie stają się sami superbohaterami, przy okazji będąc postaciami z komiksów. Hej, teraz o. Kiedy pan Raz, dwa, trzy. Jest okej. Okay. Poproszę obraz. Tak się ruszało? Proszę wybaczyć ograniczenia czasowe i budżetowe. Słyszy pan mnie dobrze, tak? Klimasy? Bardzo dobrze słyszę. Zacznijmy więc rozmowę. Czy mógłby się pan przedstawić? Jestem polskim superbohaterem. Białym Orłem. Bronię Polski przed zagrożeniami. Jakiego to typu zagrożenia? Oto mogą być każdego rodzaju zagrożenia, od zwykłych bandziorów i złodziejaszków na ulicach, po wielkie korporacje, które próbują przyjąć kontrolę nad Polską, to również różnego rodzaju historie z przeszłości Polski, które wciąż mogą powracać. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach wypadłem przez okno biurowca. Obudziłem się po jakimś czasie, nie pamiętając tak naprawdę wydarzeń. Dzięki jednak memu ojcu, który wynalazł cudowną, magiczną surowicę, udało mi się odzyskać nie tylko siły i zdrowie, ale również zyskałem supermoce, dzięki którym jestem w stanie latać, uderzyć kogoś z dużą siłą, podnieść niezwykle ciężki przedmiot. Możemy polecieć gdzieś razem, kogoś uderzyć z wyjątkową siłą? Jasne, możemy bronić niewinnych osób, które właśnie zostały napadnięte przez bandytów. Możemy zobaczyć potwora przy moście Poniatowskiego i przeciwstawić się mu. To wybierzmy jedną z możliwości, bo nie mamy tyle czasu aż. A to może polećmy na most Poniatowskiego. Dobrze, w międzyczasie będę zadawał panu pytania. Jasne. Większość pana amerykańskich superkolegów pozwoliła się sfilmować. Czego byśmy potrzebowali, żeby taki film w naszym kraju zrobić? Nie wierzę, że w chwili obecnej jest możliwe, żeby zekranizować moje przygody w taki sposób, jaki miał miejsce z moimi amerykańskimi kolegami. Wyobraźmy sobie, że dostaliśmy nieograniczone możliwości. W pierwszej kolejności zadzwoniłbym do Christophera Nolana albo do Michaela Baya i poprosił ich o delikatne wsparcie. A gdyby warunek był polski reżyser, co? Chciałbym się bardzo poważnie zastanowić, albo być może jeszcze bardziej się zamaskować i schować, po to, żeby żaden polski reżyser mnie nie napadł. Ale być może najlepszy byłby właśnie taki scenariusz, gdzie mamy głównego superbohatera i mamy jego pomocnika. I być może powinniśmy sprowadzić również hollywoodzkiego reżysera, wyłączyć mu młodego, ambitnego polskiego reżysera, który chciał włączyć się razem z nim, po to, żeby kiedyś stwierdził, że jest w stanie spróbować zrobić kino superbohaterskie, które jednak jego gatunek jest chyba obce. Może. Kto by pana zagrał, kto by zagrał potwora? Może z potworem byłoby łatwiej. Karakterek serialowy byśmy wybrali. Jeżeli chodzi o głównego bohatera, nie jestem w stanie wskazać takiego jednego aktora, który byłby absolutnie typem. Zaraz będzie na YouTubie. Przestań! Zobaczysz! Chciałbym przede wszystkim ich prosić o to, żeby byli otwarci na gatunki, których w Polsce jeszcze nie było, tak jak kino superbohaterskie. Jestem przekonany, że polscy widzowie pokochaliby tego typu kino, gdyby było po prostu nasze. Głos, którego pan używa, pasuje? Jest nienormalne. Jest to najlepszy głos, na jakim nie stać. A jest to głos scenarzysty Orła Macieja Wiodra. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę. Dziękuję również panu. Tak, jest spokojnie. Jest pomału.